wiewiórki i bobry. Dzień dobry, tam na horyzoncie Piotrek kopie grzebie. Dzisiaj ma dzień sukcesów, znalazł już dwie rzymskie monety. Przepięknego denariusa, wydaje mi się, że to Wespezjan z Wilczycą, Romulusem i Remusem, srebrny, bardzo czytelny. Potem przy samochodzie myślę, że wam go pokażę. Drugi to jakiś połamany folis, ale no też Rzymek. Mi szczęście tak dzisiaj nie dopisuje za specjalnie. Mam jakieś tam kółeczko brązowe, no, ten tak zwany money ring. W tej chwili wykopałem ołowiany odważnik do wagi. No i chyba największą klamrę w swoim życiu chwilę wcześniej. Monetki nie mam jeszcze żadnej, nie mam żadnego guzika. No ale coś się dzieje. Taki krótki, międzynockowy wypad. Pole dostępne, więc chcemy to wykorzystać, pochodzić parę godzin. Rzymskie pole, tu kiedyś był Odyn, tu kiedyś był Maniek. My byliśmy, Mariusz Jażdżyk. Całe mnóstwo ludzi, Odys, Apol. Fantastyczne kopania, fantastyczne znaleziska. Tam w tych krzakach płynie rzeka. Nad nią kiedyś była zlokalizowana rzymska wioska z garbarnią, z całym zapleczem. Także bardzo, bardzo obiecujący teren. Dobra, słuchajcie, krótkie podsumowanie. 3 godzin na polu to są fanty Piotra. Ja swoich nawet nie wyciągam. Wyszedł jakiś gaciak, jakiś arseniaczek mi wyskoczył, jakaś klamerka jeszcze taka malutka, tu Piotrka guziki, inne cuda cudeńka, tutaj mamy Wiktorię, młoda główka, czyli 1870 do 76 roku, taka młoda głowa, przypuszczam, że to jest 73. Tutaj rzymski folisek mu wyskoczył. Umiarkowanie czytelny niestety, ale jest folis. No i fantem dnia tego Piotrkowi gratuluję i zazdroszczę. Przepiękny srebrny Rzym. Powiem wam, kosa. No i tutaj kryje się chyba jeden z najpiękniejszych rzymskich symboli. Wilczyca karmiąca Romulusa i Remusa. Tutaj Piotrek, czekajcie, pomniejszego. Oj, paluchy wsadziłem w obiektyw. Piotrek, jak widzicie, wypoceni jesteśmy straszliwie, wilgotność 100%, 3 godziny na polu, ale dały tak w dupę, że bolało. Warto było. No i co, no wspaniałe fanty, wielkie gratulacje. Wydaje mi się, że to, no, nie wiem, nie będę spekulował, co to za cesarz, bo ja specjalistą od Rzymu nie jestem. Dobrze poszło, bardzo fajny wypad. Dzięki, Piotruś. Dziękuję. Trzymajcie się, bądźcie uśmiechnięci, zdrowi, niech moc was nie opuszcza. Jeszcze taki rzut oka na kościół, ale to kościół jest ładny, nie? Niech moc was nie opuszcza, hej, papa. Pa.